mała Komal urodziła się z drugą głową przyczepioną do brzucha. Miejscowi lekarze byli zdumieni. Postanowili nie pokazywać noworodka matce Amlece. Nie widziałam jej po porodzie. Wszyscy mówili, żebym się przestraszyła i nie pokazali mi jej. Rodzinę wysłano do najbliższego dużego szpitala, oddalonego o kilkanaście godzin jazdy. W szpitalu Jaken Lone w Jaipurze chirurg dziecięcy dr Chetan Sharma rozpoczął badania, by ustalić przyczynę potwornej deformacji Komal. To przypadek bliźniąt pasożytniczych, kiedy silnie zdeformowany płód lub jego część jest połączony z normalnym płodem. Dodatkowa głowa należała do częściowo uformowanego bliźniaka, bez narządów wewnętrznych, który rozwijał się pasożytując na małej Komal. Nie ma połączeń wewnętrznych. Głowa jest przyczepiona do skóry brzucha i klatki piersiowej. Zadowolony z diagnozy dr Sharma gotowy jest operować. Martwiłem się, czy zdołają ją wyleczyć. Przeżyje operację, czy nie. Nie tracąc czasu, zespół doktora Sharmy przystąpił do usunięcia makabrycznej głowy pasożytującej na małej Komal. Taki zabieg na delikatnym noworodku z poważnymi deformacjami jest skomplikowany i obarczony ryzykiem. Oddzielenie głowy i zamknięcie rany zajęło 3 godziny. Operacja usunięcia pasożytniczej głowy udała się. Mała Komal przeżyła, ale dopiero czas pokaże, czy będzie w pełni zdrowa.